Sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl. Zanim przedstawię dzisiejszego naszego gościa, zachęcam Państwa do zasubskrybowania naszego kanału. Chcemy, by wiedza naszych prelegentów docierała do jak najszerszej rzeszy odbiorców. A dzisiaj na moim kanale przyjaciel naszego kanału, mój przyjaciel Marcin Gliwa. Witam serdecznie, Marcin. Kłaniam się Państwu, kłaniam się Tobie, Mateuszu. Cześć. Marcin, nie jest wielką tajemnicą, że skoro jesteś u nas na kanale, porozmawiamy oczywiście o tym, co dzieje się na froncie, a jeżeli by wierzyć tylko i wyłącznie nagłówkom prasowym światowych mediów, to mówimy o rosyjskich działaniach ofensywnych, choć, co warto podkreślić, dzisiaj według Instytutu Studiów nad Wojną te działania ofensywne spowolniły. Co obserwujemy na froncie? Wiesz co, na froncie nie obserwujemy nic innego oprócz tego, że Rosjanie nacierają. To na kilku odcinkach mocniej, na kilku słabiej. Uaktywniły się niektóre odcinki, które do tej pory były, że tak powiem, mniej lub bardziej uśpione, że tak powiem, czy może z mniejszym natężeniem walk. Natomiast teraz te walki tam są, więc mamy. Niektórzy mówią o rozpoczęciu ofensywy już rosyjskiej, natomiast dajmy sobie na chwilkę spokój i nie wierzmy, że tak powiem, w ofensywę, bo jak możemy nazwać to, co do tej pory było? No, działaniami ofensywnymi, działaniami obronnymi czy kontrofensywą? No nie, no, Rosjanie prowadzą cały czas działania ofensywne, więc tutaj ciężko powiedzieć, żeby powiedzieć teraz, że nagle zaczynamy ofensywę. No, możemy rozpoczynać nową operację czy nowy etap, tak, tej wojny, natomiast działania ofensywne cały czas mają miejsce na froncie wschodnim. Wiesz, mnie to interesuje, Marcin, czy tutaj te działania ofensywne nie wynikają z tego, że zaraz mamy 9 maja i tutaj potrzebny jest jakiś propagandowy sukces? Wiesz co, no zawsze, wiesz, Rosjanie mają sentyment do 9 maja tak naprawdę, tak? Mają sentyment, wiedzą, że to oni dźwigali główny ciężar walk przy pomocy aliantów, bo tą pomoc przez Landlis otrzymywała Rosja, mogła sobie spokojnie myśleć o wojowaniu, a nie o zapleczu czy budowaniu, że tak powiem, struktur logistycznych, bo otrzymywała go, że tak powiem, produkty i nie tylko produkty. Natomiast tak, sukces zawsze jest potrzebny. No, każda armia potrzebuje sukcesów, tak? Dzisiaj strona rosyjska ma sukcesy i trzeba to powiedzieć głośno i cały czas zmierza do jednego, czy wręcz do realizacji swoich planów, które ma rosyjskie dowództwo. Natomiast ukraińskie dowództwo mimo swoich kłopotów, no, stara się temu przeszkodzić w ten czy w inny sposób. Natomiast trzeba sobie też powiedzieć, że nigdzie Rosjanom do tej pory nie udało się przełamać frontu, więc włamanie, które otrzymali czy mieli, nie zostało wykorzystane. Dlaczego? Na tą odpowiedź znają, czy odpowiedź na to pytanie znają rosyjscy dowódcy. Podejrzewam, że też ukraińscy dowódcy wiedzą, co się tam działo na tym odcinku. Natomiast takich odcinków, gdzie sytuacja jest ciężka, no to jest wojna, to nie jest układanka, to nie jest gra. Trzeba dzisiaj jesteśmy, że tak powiem, z Ukrainą, jesteśmy w ciężkiej sytuacji, znaczy Ukraina jest w ciężkiej sytuacji, dopingujemy Ukrainę, natomiast to nie znaczy, że na przykład Rosjanie też nie byli w ciężkiej sytuacji, bo wiemy, co się działo na jesień 2022 roku. Wszyscy też czekali na ofensywę 2023. Czym ona się zakończyła, wiemy. Nawet i my się mylimy, więc jesteśmy tylko osintowcami, czy więc osobami, które monitorują ten konflikt. Natomiast co będzie? No słuchaj, ja nie wierzę w to, żeby Ukraina się poddała. Ukraina wie, o co walczy. Rosja też nie odpuści, bo tutaj Putin powiedział wyraźnie, jaki jest jego cel i do czego będzie zmierzał, nie licząc się z kosztami. Ostatni filmik zamieszczony na Twitterze, jak wiesz, ten filmik się powielał wielokrotnie i to tutaj pokazuje, jakie straty Rosjanie ponoszą. I to nakręcony filmik przez żołnierza rosyjskiego, tak naprawdę, który szedł przez pozycję, którą Rosjanie szturmowali. Widocznie widać było, że to wielokrotnie był ponawiany szturm na tą pozycję, więc mi to przypomina to, co się działo na froncie wschodnim w latach 41-43 i nawet i 44-45, także no, Rosjanie tutaj nic się nie zmienili. Koszty nie mają tutaj ceny,
Nie no przeciwnie po stronie ukraińskiej, no bo no, kwestia mobilizacji jest w ostatnich tygodniach dość gorącym tematem na Ukrainie. Tak, tak, no ale wiesz co, no to jest, co wszyscy, że tak powiem, zaznaczają, jest to spóźniona decyzja i to trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Ilość poprawek, jaka była wnoszona, a przede wszystkim, a nade wszystkim to, że weterani nie będą mogli przejść, czy nie zostaną zdemobilizowani, świadczy tylko o tym, że tak naprawdę dla mnie ukraiński rząd popełnił błąd, bo dla nich powinna być alternatywa. Słuchaj, możesz zostać, możesz iść na tyły i pomóc nam tam szkolić nowe jednostki, albo po prostu no, decyzja będzie należała do ciebie. Natomiast oni dzisiaj nie mają możliwości podjęcia decyzji. Oni mają walczyć. Jedyną decyzją, jaka zapadnie, to będzie na linii frontu, tak? Albo jako ranny, albo jako zaginiony, albo jako w niewoli, albo co gorzej, zginie tak naprawdę. No i tutaj się marnuje troszeczkę ten potencjał też żołnierzy z doświadczeniem. Dla mnie wielki błąd. Dla mnie. Marcin, sprawdzamy, zatem przechodzimy typowo do działań tego, co dzieje się na froncie na wschodzie. Zaczniemy, jeżeli pozwolisz, od Kupiańska, bo rozmawialiśmy przed naszą rozmową i tam chyba mamy dość ciekawą sytuację. Pozwolisz sobie, odpalę mapę, którą spróbujemy przeanalizować. Mamy zatem mapę, więc słuchamy cię, Marcin, co dzieje się właśnie w tym rejonie. Wiesz co, no ten rejon w ostatnich dniach stał się o tyle ciekawszy, że Rosjanie zaatakowali w rejonie Kislivki. Jeżeli możemy powiększyć ten rejon, o właśnie tutaj, i zajęli częściową tą miejscowość. Ta miejscowość, jak widzisz, ona troszeczkę jest na wzniesieniu i to też pokazuje, że jednak udało się Rosjanom włamać w pozycję. Co ciekawe, aby ustabilizować tą sytuację to na tym odcinku, dowództwo ukraińskie ściągnęło w ten rejon dwa bataliony z 57. Brygady Zmotoryzowanej i to one tutaj wykonywały kontratakowały na tym odcinku, próbując ustabilizować tą sytuację. Nie udało się odbić tych utraconych pozycji, zatrzymano, natomiast walki trwają. Ale mnie tu, co powiedziałem w swoim raporcie, niepokoi to, że ukraińskie dowództwo musi wyciągać jednostki z innego odcinka, bo 57 była częściowo na tyłach, częściowo była na odcinku Synkiwki i niepokoi mnie to, że łatamy dziurę wyciągając jednostki z innego obszaru, tak? Więc to mnie troszeczkę niepokoi. No mamy tam dalej działania w rejonie Synkiwki rozpoznawcze, natomiast natężenie samych walk w tym rejonie osłabło. Mamy też działania w rejonie Tabajiwki, gdzie Rosjanie cały czas próbują tutaj nękać ukraińską obronę. Mamy tutaj dwie brygady obrony terytorialnej, więc też to są przynajmniej 103 jest bardzo doświadczona, 104 też nie jest jednostką nową. Jeden z tych pododdziałów 104 był w rejonie Oczeretyny i to prawdopodobnie tutaj może się dostać też chłopakom, natomiast no to jest batalion obrony terytorialnej, więc zobaczymy. Na ten moment tutaj są dwie jednostki, które trzymają ten front. Pamiętajmy, że Rosjanie zdobyli rejon, właśnie ten rejon, włamali się tak samo wzdłuż tej tutaj drogi, też na wzniesieniach, zdobyli Krochmalne, to jest malutka wioseczka i zbliżyli się do Tabajiwki i na tym się skończyły. Tutaj strona ukraińska zablokowała. Natomiast ten odcinek frontu, tak jak mówię, on ostatnio osłabł, bo te walki już nie są tak intensywne jak jeszcze miesiąc temu tak naprawdę na różnych kierunkach. Jest tu też przegrupowanie po stronie rosyjskiej i po stronie ukraińskiej. Powyciągano troszeczkę jednostek, odesłano na tyły i to strona rosyjska i ukraińska realizowały. Z tego odcinka przecież została wyciągnięta 115 brygada zmechanizowana, której się oberwało za to, co się stało w rejonie Oczeretyny też i to przez żołnierzy 47 brygady i też nie tylko tej brygady, bo tam jeszcze inne głosy się odezwały, chociaż odezwały się też głosy żołnierzy z tej samej, znaczy właśnie z tej 115 brygady, której właśnie ci żołnierze opowiadali, że tutaj co niektóre oddziały były bardzo źle dowodzone. W ogóle tutaj no, sprawy dowodzenia, sprawy traktowania żołnierzy przez dowództwo, no na ile to jest prawda, nie wiem.
Pewnie będzie to też przykład wkroczenia tam różnych komisji do tej brygady, wycofania tej brygady na tyły przede wszystkim, czy nade wszystkim, i tutaj sprawdzenie, co się w tej brygadzie naprawdę podziało. I to jest drugi przykład brygady po 67, o której ci już wspominałem i o której też rozmawialiśmy, bo tam też wkroczyły różne komisje i sprawdzały. Natomiast, tak jak mówię, ten odcinek frontu na razie walki, szczególnie w rejonie Kysliwki i Tabajwki. No i oczywiście bombardowane tyły dość mocno, rejon Kupiański i nie tylko, więc tutaj i rozpoznanie, i artyleria, i lotnictwo rosyjskie dość aktywnie naprawdę działa. Z jakimi jednostkami tutaj mamy do czynienia? To tutaj Rosjanie sprowadzili coś porządniejszego, czy jednak nadal to są jakieś... Wiesz co, Rosjanie działają takimi mieszanymi grupami, natomiast możemy tu powiedzieć, że mają związki pancerne, przynajmniej z 47, które tutaj uczestniczyły w tym natarciu. Natomiast konkretnie dane, jakie są, ciężko jest ocenić, jaka jest siła w ogóle tych jednostek i na ile to zgrupowanie jest, jak jest wyposażone, to są wszystko tak zwane dane wrażliwe, więc tutaj ciężko określić, o jakich jednostkach dokładnie mówimy, możemy w przybliżeniu tylko to powiedzieć, jakie jednostki tam były. Tam są, tak jak powiedziałem, 16. Brygada Specnazu, pułk pancerny z 47. Dywizji Pancernej Gwardii, więc tutaj jeszcze elementy pewnie pułków zmobilizowanych ochotniczych, czy nawet zmobilizowanych rosyjskich, które jako taki element mięsny biorą udział w tych szturmach, no i prawdopodobnie jeszcze bataliony Z. Marcin, przejdźmy teraz, bo też ciekawe informacje z rejonu Kremennej, więc sprawnie pozwolisz, przejdziemy na... Dobrze mówię, na Kremenną, tak? Tak, tak. Ja to nazywam sobie Swatowe Kremienna odcinek. Mamy to, tak? Mamy. Tak. No i co tutaj, bo pełno informacji dotyczących miejscowości Torśkę. Tutaj chyba i tutaj analitycy też zwracają dość istotną uwagę, że tutaj Rosjanie nieco skupili te działania ofensywne. Wiesz co, tutaj Rosjanie cały czas próbowali nacierać na Torskę, Terny, Jampoliwka. Udało im się takim klinem tutaj nawet podejść pod Terny i Jampoliwkę, natomiast zostali odrzuceni wcześniejszymi kontratakami. Ja tutaj nie zaznaczyłem, natomiast z rejonu Jampoliwki wyszło przeciwnatarcie ukraińskie w dniu wczorajszym, które odrzuciło jeszcze bardziej oddziały rosyjskie na wschód. Udział w tym miały pododdziały Brygady Azow, 12. Brygady Gwardii Narodowej Azow oraz elementy 63., które tutaj wspierały te działania. Pojawił się filmik, dzisiaj widziałem na Twitterze, właśnie z tego działania dronów i rozpoznania 63., które wspierało to ukraińskie przeciwnatarcie. To nie jest pierwsze przeciwnatarcie na tym rejonie, natomiast to, co powiedziałem w raporcie, mam wrażenie, że Rosjanie troszeczkę wyczerpali ten potencjał bojowy tego zgrupowania uderzeniowego, które nacierało w kierunku Terny i Jampoliwki. Udało im się dotrzeć na obrzeża obu miejscowości, natomiast nie udało im się nic więcej, zostali odrzuceni. Co ciekawe, sytuacja tutaj, strona ukraińska przesyłała tutaj sporo różnych jednostek, bo to grupy batalionowe z 95, z 21, tak tutaj mamy, 60, na tyłach nawet mamy brygadę piechoty. Naprawdę tych jednostek pod oddziałów samodzielnych tutaj jest dużo więcej niż ja zaznaczam na mapach, bo ja nie schodzę do tego poziomu batalionowego, przynajmniej staram się, dlatego że czasem naprawdę jest ciężko uzyskać informacje, o jakich batalionach mówimy, dlatego wolę zaznaczać na poziomie tych brygad. Natomiast jeżeli mam jakieś informacje, to w swoich raportach zamieszczam konkretnie, o jakim batalionie mówimy ewentualnie, jeżeli mam 100% potwierdzenie. Tutaj dużo wniosło do ustabilizowania tego odcinka przeniesienie brygady, przynajmniej elementów tej brygady Azow, 12. Brygady Gwardii Narodowej Azow, z rejonu Lasu Srebrzeńskiego, który jest tam bardziej na południe. Oni właśnie przejęli naprawdę bardzo ważny odcinek pomiędzy Torskę i Jampoliwkę. Nie wiem, nie potrafię określić, czy mówimy tutaj o całości tej brygady, czy mówimy o elementach, czy o głównych siłach, można powiedzieć, gros sił. Natomiast fakt jest faktem, że przesunięcie w ten rejon tej brygady
wraz z 63 i innymi jednostkami ustabilizowało, nie tylko ustabilizowało, może tak powiem, natomiast doprowadziło do tego, że te przeciwuderzenia ukraińskie przerwały jakby, czy doprowadziły do pewnych zaniechań, jeżeli chodzi o działania ofensywne strony rosyjskiej, co nie znaczy, że te działania nie następują. One następują, natomiast są szybko kontrowane przez stronę ukraińską, która mam wrażenie, że przejęła jakby inicjatywę na tym odcinku, jest bardziej teraz aktywna. No ale słuchaj, w dzisiejszym raporcie ISW jest informacja, że w ten rejon de facto są przerzucane jednostki z rejonu Awdijiwki, by wspomóc te działania właśnie w rejonie Torśka. Wiesz co, ja ci powiem tak, jest taka możliwość, natomiast jeżeli miałbym się odnieść do ISW, to powiedziałbym tak, jeżeli mam szansę przełamania frontu w rejonie Oczeretyny, to nie zabierałbym wojsk z tego rejonu, aby pchać w rejon, który tak naprawdę nie daje mi takiej możliwości, czy wręcz musiałbym budować przewagę i tutaj osiągnąć pewne działania. Dla mnie byłby to błąd i tu się nie zgodzę z ISW, dlatego że tam Rosjanie cały czas powiększają włamanie, mimo tego, że strona ukraińska próbuje temu zapobiec. Natomiast następne dni, kolejne dni walk w tym rejonie sugerują, że jednak Rosjanie cały czas idą do przodu, tak? Na niektórych sektorach, na niektórych kierunkach, co świadczy o tym, że jednak ta strona ukraińska owszem blokuje, natomiast nie jest w stanie zatrzymać jeszcze tych działań rosyjskich, nie jest w stanie ustabilizować bez dodatkowych sił. Te jednostki, które zostały przesunięte na ten odcinek, o czym będziemy też w sumie mówić, zatrzymały na 48 godzin pewne postępy, natomiast nie były w stanie zatrzymać rosyjskich działań w dłuższym okresie czasu. Po prostu brakuje im jeszcze sił. Natomiast tak jak ci mówię, nie zgadzam się z ISW, nie przenosiłbym jednostek, zamykając pewne działania na jednym odcinku, gdzie mam szansę na to, żeby osiągnąć większy sukces. No, zobaczymy, bo ja dzisiaj rozmawiałem z jednym z żołnierzy właśnie ukraińskich w rejonie Awdijiwki i mówią, że od kilkunastu godzin mają większy spokój, co w ostatnich dniach nie jest czymś takim oczywistym. Ja ci powiem tak, to co żołnierz mówi, może być spowodowane przegrupowaniem strony rosyjskiej i to nie znaczy też, że te jednostki mogą być przesyłane na północ czy na inny odcinek frontu. Po prostu Rosjanie ostatnio wprowadzili kolejną jednostkę z odwodów, co dzisiaj przy takim wysuniętym szpicu i próbach jego poszerzenia, pamiętaj, że te pododdziały z różnych brygad, tam jest przynajmniej 6 różnych brygad rosyjskich, działają tak naprawdę przy jednej linii komunikacyjnej, jednej linii logistycznej i na bardzo wąskim odcinku, to takim zwężeniu, bo ono się zaczyna dopiero przy szpicu troszeczkę rozszerzać. Natomiast no, to, co żołnierz mówi, może świadczyć o tym, że Rosjanie albo przegrupowują siły, albo podciągają po prostu, muszą zrobić małą pauzę, aby po prostu przystąpić do dalszego natarcia, więc musi być to takie wyciszenie chwilowe, żeby przegrupować pewne siły. Także ja bym tutaj mu nie mówił, że nie wierzę, natomiast znając pewne rzeczy, nie, to jest, wiesz, to się łączy z tym, co powiedziałem. Nie wierzę, nie zgadzam się z ISW. Uważam, że jeżeli Rosjanie chcą uzyskać powodzenie, to mają większe szanse na tym odcinku, a nie zabierać stamtąd jednostki. Chyba że te jednostki są na tyle wyniszczone, że one potrzebują być przeniesione na tył. Takim tyłem może być rejon Doniecki i byłby to najlepszy rejon, dlatego że mogą tam szybko przenieść uzupełnienia i zaopatrzenie, niż na odcinek kremienny, który no, posiada jedną linię kolejową i tak naprawdę czy dwie nitki drogowe i jedną kolejową i jest jednak dalej od tego zaplecza rosyjskiego. Marcin, jest taka miejscowość na froncie, o której mówi się dużo. Ja wiem, że my ostatnio rozmawialiśmy na ten temat, ale muszę poruszyć ten temat, czyli Chassiv Yar. Co tam się dzieje, bo tak naprawdę ja czytając zarówno prasę rosyjską, jak i ukraińską codziennie, to gdybym nie oglądał twoich materiałów, to miałbym wrażenie, że te walki na Ukrainie się skupiają właśnie wokół tej miejscowości. Co tam obserwujemy?
Wiesz co, no co możemy obserwować w rejonie czasy VR-u? No, w ostatnich dniach udało się stronie ukraińskiej ustabilizować troszeczkę sytuację, chociaż już w dniu wczorajszym udało się tutaj Rosjanom znowu porobić pewne postępy. Zaatakowali na południe od czasy VR-u, docierając, jak zaznaczyłem, do drogi, która tutaj idzie na południe. Taki cypelek, nie wiem czy widzisz, on cały czas był... Ten cypelek troszeczkę bardziej po 42, po 40, po 42 brygadą, tak. Tam ten cypelek zbliża się do drogi i oni prawdopodobnie wczoraj dotarli do tej drogi, spinając się pomalutku na stok. Natomiast co ciekawe, wprowadzenie tych dodatkowych oddziałów, mam tu na myśli 41, oraz co ciekawe jednostek wywiadu Ukrainy, HUR, spowodowało, że faktycznie te walki tutaj troszeczkę, że tak powiem, zamarły, ten front stanął, natomiast wczorajsze informacje, które pojawiły się odnośnie tego dotarcia do drogi wraz z utratą Krasnego, mogą świadczyć, że Rosjanie będą jednak chcieli obejść czasy VR od południa, starają się też zrobić to samo od strony północnej, aby go po prostu wziąć w kleszcze, natomiast dla strony rosyjskiej jest to o tyle kluczowe, że to miasto jest na wzgórzach. Jak zobaczysz, te stoki później spadają, czy obniżają się w kierunku Konstantynówki, tam jest Druszkiwka, więc te miejscowości są w dolince tak naprawdę. To nie jest oczywiście tak daleko. Natomiast dla strony ukraińskiej czasy VR jest taką twierdzą tak naprawdę. Oni sami stworzyli tam rejon umocniony. Wiemy, że te umocnienia, tak żołnierze nie do końca mówili, że one są takie, jakby chcieli, natomiast no, mają pełną świadomość tego, jak ważny jest czas VR. O ile Bachmut nie miał takiego znaczenia, był w dolince i nie miał takiego znaczenia strategicznego, to czas VR ma bardzo duże znaczenie operacyjne i dla tego odcinka i nie tylko, bo tak naprawdę on jest kluczem do wejścia tak naprawdę w rejon właśnie Konstantynówki, Druszkiwki, później mamy Kramatorsk i Słowiańsk, więc, ale to nie jest tylko ten kierunek, bo ja ostatnio analizowałem to, co się dzieje na froncie i uważam, że rejon Oczeretynę to jest południowe skrzydło, które jest widoczne, to natarcie rosyjskie, które zmierza tam w kierunku północno-zachodnim i uderzenie tutaj na południe od czasu VR-u mogłoby otworzyć w stronie rosyjskiej próbę okrążenia ukraińskiego zgrupowania właśnie w rejonie miejscowości Grówka tak naprawdę. Tam mamy jeszcze jedyny odcinek linii ATO, który jest od 2014 roku taką linią forteczną, że tak powiem. Rosjanie nie chcą tego szturmować, mają pełną świadomość tego, co może ich tam czekać. Natomiast zrolowanie tej obrony, próba okrążenia na następnej mapie będzie to dobrze widzieć, będzie dobrze widoczne, no, sugerowałoby, że Rosjanie mają świadomość operacyjną tego rejonu i sukces, kolejny sukces jest w zasięgu ręki, jeżeli udałoby się złamać ukraińską obronę, choćby na południu od czasu VR-u. Marcin, bo rozmawialiśmy dokładnie rok temu, chyba, tak? Dobrze mówię. No zaraz. Możliwe. Upadek Bachmutu. Tak, tak. No przecież to nie jest jakiś Bóg wie wielki. Znaczy, no ja rozumiem, że Rosjanie postępują, no ale jak patrząc na mapę, którą dziękuję Ci bardzo, że nam udostępniasz, no to ile się ten front przesunął na zachód? Wiesz co, on się tak naprawdę, wiesz, my jesteśmy cały czas przy Bachmucie, no. Od kilku miesięcy Rosjanie odrzucili Ukraińców od Berchiwki Jachidnego, to jest około, jak zobaczymy, około 6 kilometrów, taki mamy postęp. Natomiast na południe mamy znowu to, co strona ukraińska udało się, że tak powiem, wyrwać w stronie rosyjskiej w trakcie swoich działań, czyli mamy tą Kliszczejówkę, Andriiwkę, która teraz jest takim, jak widzisz, wysuniętym na wschód, i już troszeczkę zagrożoną od strony północnej i wschodniej. Natomiast te walki też tutaj trwają i tutaj Rosjanie cały czas próbują atakować, bombardować zaplecze, więc mamy naprawdę tutaj dość taką poważną sytuację. Rosjanie cały czas tutaj działają dość aktywnie na tym odcinku frontu, ale jak widzisz, ten front cały czas jest w pobliżu Bachmutu tak naprawdę, chociaż nie możemy mówić o tym, co planują, bo nie siedzimy. Możemy tylko sugerować się tym, co się dzieje tak naprawdę na linii frontu. Marcin,
To może teraz przejdźmy jeszcze, jeżeli mówimy rejon Bachmutu, Siewierz, Bachmut. Co tam się dzieje? Bo tam też kilka ciekawych informacji możemy na linii frontu znaleźć i przeanalizować, więc słucham Ciebie. Wiesz co, no, to jest odcinek frontu, który on się nie zmienił od wycofania się z Lisyczańska. To jest lipiec, sierpień 2022 z małymi poprawkami linia frontu. Natomiast ostatnie działania tutaj sugerują, że strona ukraińska może mieć pewne problemy, chociaż dla mnie jest to jedno z najlepszych, z najlepiej dowodzonych zgrupowań i ono jest takim trwałym zgrupowaniem, bo od wielu, wielu miesięcy to dowództwo, które tutaj dowodzi tymi wojskami ukraińskimi, ma cały czas te same pododdziały. W większej lub mniejszej liczbie, bo wiemy, że elementy 54 były wysyłane pod Kupiańsk i prawdopodobnie tam znajduje się przynajmniej batalion lub dwa, natomiast reszta jest takim odwodem, powiedzmy, operacyjnym dowództwa Siewierskie, ja tak go nazywam. Natomiast 81, mamy 118 Brygadę Obrony Terytorialnej, mamy 4 Brygadę Szybkiego Reagowania Gwardii Narodowej, no i 10 Brygadę Górską, które tutaj naprawdę trzymają tą linię frontu. Ona prawie z małymi wyjątkami, niewielkimi, się nie zmieniła od 2022, od lipca, sierpnia można powiedzieć. Mamy tutaj niewielkie włamania strony rosyjskiej, włamania, nawet ciężko to nazwać włamaniem, przesunięcie linii w rejonie Waimki wzdłuż linii kolejowej. Rosjanie cały czas próbują tutaj nacierać. Natomiast takim punktem, można powiedzieć, gdzie te walki cały czas mają miejsce, tu się rzadko zdarza, żeby rejon Biłochorywki, słynny Biłochorywki na północy, miejsca, gdzie Rosjanie próbowali przekroczyć Doniec Siewierski i tam ponieśli ogromną klęskę podczas przeprawy, gdzie artyleria ukraińska zniszczyła dwie grupy batalionowe, prawie 100 pojazdów. Ta Biłochorywka jest broniona dalej od 2000, po zdobyciu 2022 roku, mimo usilnych starań strony rosyjskiej, ona cały czas jest w rękach ukraińskich. Wczoraj pojawił się materiał właśnie z pozycji obronnych strony ukraińskiej w Biłochorywce, na takich wzgórzach przy kamieniołomie, bardzo dobra widoczność, naprawdę Rosjanie mają tam problem, żeby te pozycje zdobyć, one górują, trzeba wejść w dolinkę i dopiero się spinać, więc walory obronne jak najbardziej. Natomiast no, ten cały rejon jest naprawdę bardzo mocno ostrzeliwany. Spirne, Wierchokamianka, Rozdaliwka, to ostatnio jest bardzo mocno ostrzeliwane. Może tu sugerować, że Rosjanie niszczą wykryte stanowiska ukraińskie, natomiast albo może to też sugerować, że strona rosyjska może się przygotowywać do pewnych działań aktywnych w tym rejonie frontu, szczególnie w rejonie Rozdaliwki, Waimki, Wierchokamianki. No, natomiast Biłochorywka dla mnie jest takim miejscem, gdzie mają po prostu Rosjanie działać na zasadzie trzymania, żeby strona ukraińska nie przerzucała oddziałów z jednego odcinka na drugi. Co tu będzie, ciężko powiedzieć, natomiast no, sam rejon bombardowania tyłów, rejonu Siewierska, też świadczy o tym, że bardzo dobrze tutaj działa też rosyjskie rozpoznanie. O co tutaj grają Rosjanie? Co tu musi się, o co tak naprawdę te działania ofensywne tutaj są? Czy mamy tutaj jakiś punkt taktyczny, strategiczny, który pozwoli na jakieś dalsze sukcesy, jeżeli ukraińska obrona upadnie? Wiesz co, no to jest rejon, który teraz najbardziej wyżyna się na wschód, jeżeli chodzi o front ukraińsko-rosyjski, czy rosyjsko-ukraiński. To jest najbardziej wysunięty odcinek frontu wschodni, najbardziej na wschód wysunięty odcinek. Natomiast jakie ma znaczenie? Myślę, że dla Rosjan zdobycie Siewierska i zniszczenie tego nawiasu, który tutaj jest dość blisko Lisyczańska i Siewierodoniecka, może mieć takie znaczenie. To dla mnie w obecnej sytuacji miałoby znaczenie, gdyby Rosjanie atakowali w sumie tutaj od północy, bo powyżej mamy Doniec Siewierski, a później mamy Las Serebiański, mamy Kremienną i Rosjanie tam też nacierali właśnie na tę Torskę i Łymań. Jeżeli tam by się udało im przełamać obronę, wejść z powrotem, zdobyć Łymań, to ten odcinek byłby zagrożony tak naprawdę. Natomiast nie uderzałbym tutaj, gdybym chciał, że tak powiem, wziąć obrońców w okrążenie.
tylko nacierałbym z rejonu Bachmutu na północ, tylko że tam mamy znowu ciężkie pozycje do zdobywania, bo one są na takich wzgórzach poprzecinane dość dużymi jarami. Więc dla obrońców pozycje wymarzone. Marcin, gdybyśmy jeszcze jakieś punkty na mapie mogli spróbować od ciebie analizę tych odcinków, to na pewno myślę, że byłaby to Garłówka. Tak, no, bo Garłówka tak naprawdę południe tego odcinka, szczególnie w rejonie właśnie na zachód od Awdijówki, bo tu mówimy o odcinku o Czeretynę, Nowokałynowe. Tam Rosjanie włamali się w przesłanie ukraińskich jednostek dodatkowych, które tam, że tak powiem, powymieniały częściowo te formacje, spowodowały, że tam chwilowo udało się ustabilizować sytuację. Następne dni pokazały jednak, że strona rosyjska nadal poszerza. I ta mapa, którą tworzyłem wczoraj, już dzisiaj jest lekko nieaktualna, bo Rosjanie uzyskali dalsze postępy w samym w Oczeretynę, w sumie na zachód już od Oczeretynę i lekko na południe od Oczeretynę, więc tutaj mamy dalsze postępy. Niektóre odcinki przy tym włamaniu są stabilne, natomiast niektóre nadal są niestabilne. Jak widzisz, Rosjanie tutaj ściągnęli naprawdę sporo tych brygad swoich i mówiło się też tutaj o możliwości wprowadzenia w celu przełamania całkowicie tego frontu 90. Dywizji Pancernej Gwardii, natomiast ta dywizja nie działa jako całość, ona działa z różnymi poddziałami na różnych odcinkach, wspierając jakby natarcia innych pododdziałów. Natomiast tutaj mamy, Rosjanie wprowadzili w wyłom, pierwsze uderzyli trzema brygadami, później wprowadzili 55. Górską Brygadę Zmechanizowaną, w tym, przepraszam, zmotoryzowaną, natomiast później wprowadzili jakby trzeci rzut, żeby poszerzyć to, czyli 35. Brygadę Gwardii, natomiast nie ma tego przełamania. To włamanie owszem jest, natomiast ciężko teraz powiedzieć, czy to włamanie, możemy to dalej nazywać włamaniem, dlatego że włamanie to jest taka sytuacja, kiedy strona przeciwna, w stronie przeciwnej udaje się uzyskać powodzenie na odcinku frontu, obrońcy się wycofują, natomiast dowództwo obrońcy musi tutaj zareagować, wrzucając cokolwiek pod rękę, żeby zaryglować, postawić barierę, tak naprawdę zablokować dalszy postęp. Ukraińskie dowództwo rzucało tam kompanie nawet, bo wiemy, że przynajmniej dwie kompanie 47 były rzucane do kontrataków i one nie odniosły do końca sukcesów, natomiast spowolniły pewne działania. Nie udało się zatrzymać Rosjan. Sprowadzenie tutaj dalszych pododdziałów, w tym setnej brygady zmechanizowanej, pozwoliło ustabilizować tą sytuację tak naprawdę na 48, nawet bym powiedział na 40 godzin i koniec. I bez dodatkowych sił, o których mówił generał Syrski, w stronie ukraińskiej nie uda się ustabilizować tej sytuacji tutaj. Muszą zwiększyć siły, inaczej będzie tutaj naprawdę kiepsko. A jak oddalisz mapę, to zobaczysz, na północy jest miejscowość, o której mówiliśmy przed chwilką, mając na myśli jeszcze wyżej musiałbyś oddalić tą mapę. Tu mamy Drużbę, tu mamy ten taki woreczek i na górze mamy Konstantynówkę. Słuchaj, z Konstantynówki jeszcze wyżej, nie, bardziej w lewo, o, na samej górze masz Konstantynówkę. Obok niej, patrzyliśmy, jest Czasywiar, niedaleko na wzgórzach. Jeżeli by się stronie ukraińskiej nie udało obronić Czasywiaru i udało się Rosjanom dojść do Konstantynówki, nie mówię o zdobywaniu Konstantynówki, bo to już wiemy, że ciężko jest zdobywać miasto, to są przewlekłe walki, natomiast wejście na południe od Konstantynówki, przecięcie drogi na Torockę, Drużbę, powoduje, że te jednostki mają problemy logistyczne tak naprawdę, jak i cała tutaj ta linia należąca, przylegająca do Garłówki, więc strona ukraińska będzie miała problem, tym bardziej jeżeli to natarcie od południa będzie realizowane przez południowe zgrupowanie rosyjskie, może spowodować, że to całe zgrupowanie będzie musiało odejść z rejonu Garłówki i będzie to kolejny sukces strony rosyjskiej, która zabezpieczy rejon Garłówki, czyli swojego zaplecza tak naprawdę, które jest blisko frontu. Marcin, nie jest wielką tajemnicą, na koniec już ciebie zapytam, bo my patrzymy na ten front, analizujemy ruchy wojska, świat żyje dostawami sprzętu. Czy te dostawy amerykańskie, zapowiedziany pakiet brytyjski mogą coś zmienić w tej sytuacji? No,
powiedzmy, dość trudnej Ukraińców. Wiesz co, czy to spowoduje ustabilizowanie frontu, bo ja na żadne działania ofensywne Ukraińców to w ogóle nie liczę, tak? Wiesz co, mogą być przeciwuderzenia na poziomie lokalnym, taktycznym, natomiast nie spodziewałbym się czegoś więcej. Jeżeli mówimy o uzbrojeniu i dostawach, tak, ale to nie będzie tak szybko, jak nam się wydaje, bo to musi być przygotowane. To trzeba, inaczej, to pierwsze musi dotrzeć, tak? To trzeba przygotować. Odpowiednie służby muszą to rozdysponować do danych jednostek. Pamiętajmy, że to, czym walczy armia ukraińska, to jest logistyka tam, to po prostu szaleje. Tam technicy się za głowę łapią. Tak, to wiesz, i taki sprzęt, i taki sprzęt, i części do tego, i części do tego powoduje, że naprawdę trzeba mieć tutaj rękę na pulsie i dobrze, dobrze tutaj działać, żeby wysłać odpowiednio gdzie. Więc słuchaj, same dostawy tak, ale nie od razu. I na ile pozwolą, to wszystko zależy od tego, na ile Rosja pozwoli poprzez swoją dynamikę działań na linii frontu. Wiesz, ja zawsze sobie patrzę na propagandę, no nie ukrywam, zawsze to podkreślałem, zresztą jak rozmawiamy prywatnie, to też o tym mówię, jedni i drudzy prowadzą swoją propagandę i jak ja teraz słyszę ponownie zapowiedzi Budanowa o moście krymskim, no to tak troszeczkę widzę, że Ukraińcy będą próbować znów grać tego typu zagraniami. Z drugiej strony Amerykanie zablokowali te ataki, bo one przecież zahamowały, czyli na infrastrukturę paliwową Federacji Rosyjskiej, więc się po prostu zastanawiam, co będziemy obserwować. No co, znowu powiemy, zatytułuję odcinek na wschodzie bez zmian i obserwujemy 1914-18? Słuchaj, może być różnie, natomiast trzeba cedzić to, co mówi jedna strona, a szczególnie rosyjska, bo jak wiemy, propaganda rosyjska po prostu, ile by nie było, tyle nieprawidłowości czy nieprawdziwości w tych słowach jest. Już pomijam fakt grożenia po raz kolejny przez rzecznika rządu, już nawet nie chcę mówić imienia pani, która tam siedzi i kolejny raz wygraża państwom, które... Rzeczniczki wspierają. MSZ-u, bo rządu... Tak, MSZ-u, przepraszam, masz rację, MSZ-u, nie rządu, natomiast Pieskow jest bodajże rządu. Więc tutaj nie. Natomiast i strona ukraińska też zdarzało mi się krytykować publicznie generała Syrskiego i nie innych dowódców i dowództwo ukraińskie, więc tak powiem i zaznaczam. Jeżeli mam mówić prawdę, to zawsze jakby nie była nawet bolesna dla Ukrainy, to ona będzie powiedziana z moich ust. Oczywiście, ja też tak uważam, a nie jest wielką tajemnicą, prawdopodobnie teraz w przeciągu, dzisiaj nagrywamy, jest pierwszy, wstawię ten materiał, będzie pierwszy i tak do 9 to będziemy tylko obserwować teraz jakieś tam ściągniętego Leoparda, ściągnięty ten wraga Bramsu. Pytanie tylko, czy rzeczywiście ten czas IFR nie będzie do tego 9 jednak tak usilnie atakowany, że będzie takim symbolem dla Władimira Putina, znowu sukces. Wiesz co, dla mnie, mówię to publicznie, 1 maja, że do 9 nie uda im się zdobyć czas i wiaru. No to będziemy sprawdzać, Marcin. Będzie można mi później wypunktować. Tak jest. Marcin, bardzo ci serdecznie dziękuję za tą analizę. Państwa zachęcam do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem. Odsyłam na raporty Marcina na jego kanał, do których link znajdziecie nie tylko pod tym materiałem, ale każdy raport jest także u nas. Odsyłamy na Warniusie na kanał Marcina. Przypomnę, że od niedzieli jeszcze może małymi krokami, ale idzie już do przodu nasza strona internetowa i nie jest chyba Marcin tajemniczą, zdradzę taką informację, że raz na jakiś czas pojawią się na naszej stronie również analizy Marcina, z czego bardzo się cieszę. Ja też się cieszę i mam nadzieję, że znajdą się osoby, które też się ucieszą, że będę mógł też i tam popisać. Tak jest. Nasza strona warnews.pl.com jest dostępna tak naprawdę dla Was. Jeżeli interesujecie się geopolityką, militariami, historią wojskowości, odezwijcie się do nas w wiadomości prywatnej. Każdy, jeżeli merytorycznie podchodzi do przedstawianego przez siebie tematu, ma miejsce, gdzie ten swój tekst może opublikować. Marcin, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Życzę Ci udanej majówki. Państwa oczywiście miała zachęcam. Być będzie w pracy. Witam w klubie. Zachęcam jeszcze raz do zasubskrybowania kanału i dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu, dziękuję Mateuszu. Sponsorem programu były Militaria.pl.